Cześć. W tej lekcji chciałbym pokazać Ci, w jaki sposób skonfigurować polityki Index Lifecycle Management dla bitsów. O tym, czym Index Lifecycle Management jest, mówiłem już w jednej z poprzednich lekcji, natomiast dzisiaj zobaczysz to na konkretnym przykładzie i nie w pliku tekstowym, ale możliwość skonfigurowania tego w kibanie a więc w bardzo prosty i czytelny sposób. Standardowo, aby cokolwiek móc w kibanie zrobić, należy ją najpierw otworzyć, a skoro chcemy modyfikować ustawienia indeksów, to musimy dostać się do zakładki Stack Management, a następnie do zakładki Index Management. Tutaj interesują nas streamy, więc otwieramy następną kartę o nazwie Data Streams, gdzie widzimy skonfigurowane przez nas dotychczas streamy bitców Teraz nie ma znaczenia, który wybierzemy. Pozwól, że ja podejrzę ustawienia streamu Filebita, gdzie mamy różne informacje na jego temat, na przykład kiedy ostatni raz został zmodyfikowany, a także jego rozmiar, liczbę indeksów, informacje o tym, czy włączona jest retencja danych. Ale tym, co interesuje nas najbardziej, jest indeks lifecycle policy. Dla streamu Filebit automatycznie została utworzona domyślna polityka o takiej nazwie, którą możemy teraz kliknąć, i zostaniemy przeniesieni do interfejsu, w którym możemy ją modyfikować. O tym, czym charakteryzuje się gorąca, ciepła oraz zimna faza, powinieneś już wiedzieć z poprzednich lekcji, więc nie będę tego powtarzać. Natomiast w każdej chwili możesz przeczytać opis każdej z nich. Są to dosyć krótkie i czytelne komunikaty, także w zaawansowanych ustawieniach. Skonfigurujemy każdą z faz, a więc włączamy fazę ciepłą i zmieniamy liczbę dni, po których indeks ma zmienić status na 3. Analogicznie robimy z fazą zimną. W której indeks znajdzie się po 14 dniach. Teraz zmieniamy opcję Keep Data in the Face Forever na opcję Delete i domyślny rok. Zamieniamy w naszym przypadku na 30 dni. Teraz możemy zapisać naszą politykę i od tej pory aktywne indeksy ze streamu FileBita będą zachowywać się zgodnie z zapisanymi przez nas ustawieniami. To już wszystko w tej lekcji, zapraszam do kolejnych, dziękuję i do usłyszenia.